Mimo, że mamy drugą połowę lutego i jeszcze kalendarzową zimę, to aura nie chce mieć z zimą nic wspólnego. Dodatnie temperatury spowodowały, że lodowisko przy ulicy Narutowicza jest w coraz gorszym stanie. Jak poinformował nas prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandła, wtorek, 19 lutego, był ostatnim dniem, kiedy można było pojeździć na łyżwach na miejskim lodowisku. Od środy 20 lutego lodowisko będzie już nieczynne. Mostir zaprasza na łyżwy dopiero w grudniu.